Tak, vážení přátelé, zelené údolí, jsme furt mezi zdrojí. A tady máme pandu. Budeme se podívat na ní. Ona je hodná, zamává. Umí mávat? Neumí mávat. Zamává. Umí mávat. Líbe se nám. Tak, že budeme to. Budeme dál a budeme potom na, do planetária. Tak si to užijeme. Zatancuj nám ještě, prosím. Panda, dávej zatanc. Dokola sebe. Co tam si bude? Tak přátelé zeleného údolí, tamhle nám hraje ještě panda, nám hraje tady. Pojďte se podívat blíž, za to to stojí. Ale ono jí to půjde pomalinko, ona má ty ručičky. Ale, a už to mocí, zase vedle drobek, chudínka. Hezky. Takže jsme si teďka vyblili, tady udělali jsme si fotku s pandou a jdem na to muzeum, co jsme slibovali, že tam zajdeme a že se podíváme na oblohu, jak to vypadá všechno tady. Vážení přátelé, já se omlouvám, máme ještě 20 minut zpoždění času, tak se ještě tady podíváme na tu promenádu, tamhle máme jednoho, ten je hustej teda, to si myslím, že jako nemá chybu. Tak, uvidíme, jak to dopadne, všechno. Tak, jo, Máňo. A teď se pojďte podívat. Pojďte se podívat, jak nám tady hrajou. Thank you.
takže si to potom jako... Vážení přátelé, už jsme u planetária, už máme akorát. Vstup je 20 zlatých a je tam víc programů. Začíná to ve 3 hodině a každou hodinu je jiný. My jsme brali ten poslední, máme to od 19.40, tak jdeme na to. Je v pohodě. Děkujem. Tak, vážení přátelé, ten obdulí. Jak vidíte, tady jsou sedačky, takže někam si sedneme, abyste i vy viděli. A tady je vlastně velikánská kopule. Takže máme akorát 10 minut čas ještě, takže si sedneme a budeme čekat chvilku. Teleskopy rozsiane na powierzchni naszego globu i zawieszone na orbitach powyżej, jak mechaniczne oczy spoglądają w niebo, pokazując nam zdumiewające widoki obiektów niebieskich. Umożliwiają spojrzenie głęboko w kosmos i cofnięcie się o biliardy lat w przeszłość. Dostarczają nam obrazy Wszechświata z najwcześniejszych momentów jego istnienia, pozwalając podziwiać jego piękno. Dawno, dawno temu nie było nawet czasu ani czegokolwiek innego. Około 14 miliardów lat temu
To, co pozostawało pustkowiem i chaosem, stało się oszałamiającym wszechświatem, wypełnionym promieniowaniem i światłem. Jak to się stało i dlaczego, pozostaje jedną z największych zagadek. Być może jest to tak wielką tajemnicą, że nigdy nie uda się jej wyjaśnić. Jak do tej pory żadne ludzkie przyrządy nie ujawniły tego, co działo się w czasie pierwszych setek tysięcy lat. Wiemy jedynie, że wszechświat wypełniony był energią w większym stopniu niż materią. W powolnym procesie stygnięcia pozbawiony formy twór wypełniał się wodorem i helem w miarę swojego wzrostu, tworząc czas i przestrzeń. Niczego, co było wcześniej, nie jesteśmy w stanie zaobserwować. Siły jądrowe, grawitacji i magnetyzmu formują gaz w chmury. Ściskają je, tworząc gwiazdy. Gromadząc gwiazdy w większe grupy. Związane w olbrzymie kuliste gromady starożytne Słońca były fabrykami pierwiastków, które następnie mogły stać się budulcem naszej planety i nas samych. Stworzone z jeszcze większym rozmachem galaktyki są metropoliami setek miliardów gwiazd wirujących w rytmie kosmicznego tańca. Poruszane siłami grawitacji galaktyki tworzą gromady i wielkie struktury podobne do sieci otaczających puste przestrzenie. Galaktyki, oddziałując na siebie w kosmicznych zmaganiach, rozsiewają gwiazdy w przestrzeni. Proces ten wygląda znacznie bardziej dramatycznie niż powolne mijanie się gwiazd na nocnym niebie. Widoczna tu galaktyka sferyczna jest dowodem kosmicznego kanibalizmu. Nazywa się Centaurus A. Z jej wnętrza wystają ramiona spiralnego towarzysza, w połowie już pochłoniętego. W tempie 2 miliardów lat na minutę zbliżamy się do naszego galaktycznego domu, drogi mlecznej. Ten niewielki, rozmyty obiekt to galaktyka M31, najdalszy spośród tych, które człowiek może dostrzec nieuzbrojonym okiem. Do Ziemi światło podróżuje od niego ponad 2 miliony lat, choć porusza się z prędkością 300 tysięcy km na sekundę. Szara mgiełka w galaktycznej pustce.
Przestrzeń w pobliżu granic naszej galaktyki patroluje około setki gromad kulistych gwiazd. Każdą z nich tworzą dziesiątki tysięcy, a nawet miliony słońc. Tu znajdujemy gwiazdy, które są prawie równie starożytne jak cały wszechświat. W centrum sferycznego halo gromad kulistych gwiazd znajduje się dysk naszej galaktyki. Z Ziemi widzimy zaledwie jego fragment. Tu z zewnątrz oglądamy go w pełnej okazałości. Olbrzymie błękitne gwiazdy w ramionach spiralnych i starożytne żółte jądro galaktyczne. Prawdziwy cud wszechświata. Ale nie jedyny. Wewnątrz znajdziemy ich więcej. Ciemne chmury pyłu i molekularnego gazu zawierają materiał wytworzony we wnętrzach gwiazd miliardy lat temu. Oszałamiające rekwizyty spektaklu rozgrywającego się z dala od Ziemi. Znajdujemy tam węgiel, żelazo, nawet takie związki jak alkohol. Mgławice te zawierają wszystkie podstawowe elementy niezbędne do budowy planet i życia. Lecz najpierw musiały pojawić się gwiazdy. Na początku istnienia Wszechświata to one w swych wnętrzach wytworzyły cięższe pierwiastki i rozsiały je w przestrzeni. Młodsze gwiazdy przetwarzają je w składniki tworzące dzisiejszy Wszechświat. Kolumny stworzenia w mgławicy Orzeł rozciągają się na długości około roku świetlnego, trylionów kilometrów. Te ciemne słupy gazu i pyłu są miejscem powstania przyszłych gwiazd i planet. Słońc i światów, które rozwiną się, gdy Układu Słonecznego już nie będzie. Łatwa do zauważenia na nocnym niebie wielka mgławica w Orionie jest najbliższym gwiezdnym żłobkiem. Przypominająca kształtem kołyskę chmura otacza młode, gorące gwiazdy. Są to jedne z najmłodszych odkrytych gwiazd, a ich wysokoenergetyczne promieniowanie pobudza chmurę do świecenia. Teleskop Hubble'a odkrył zanurzone głębiej protogwiazdy, nie w pełni uformowane obiekty otoczone ciemnymi dyskami materii wirującej wokół nich. Tak mógł wyglądać nasz Układ Słoneczny w czasie, gdy powstawał, około
5 miliardów lat temu. Oto Eta Carinae, gwiazda o masie prawie 150 razy większej od naszego Słońca i miliony razy od niego jaśniejsza. Wstrząsana kataklizmami rozsiewa wokół azot, węgiel, tlen i wiele innych pierwiastków. Jest jak bomba nuklearna, w każdej chwili gotowa wybuchnąć, jako supernowa. Supernowa jest eksplozją umierającej gwiazdy o gigantycznej masie. Na krótki czas staje się jaśniejsza niż cała galaktyka. W trakcie tej eksplozji zewnętrzne warstwy gwiazdy zostają wyrzucone daleko w przestrzeń, a w jej centrum może pozostać ściśnięta materia w postaci szybko obracającej się kuli wielkości jedynie paru kilometrów. Jest to tak zwana gwiazda neutronowa, na tyle gęsta, że łyżeczka jej materii waży więcej niż Pałac Kultury. Wyrzucony w przestrzeń gaz jest tak gorący, że świeci przez wiele tysięcy lat po eksplozji i można go łatwo obserwować. Mniejsze gwiazdy, takie jak Słońce, nie eksplodują w tak gwałtowny sposób. Przez wiele lat rozszerzają się i kurczą, uwalniając w przestrzeń gaz, który tworzy piękne mgławice planetarne. Ten widok jest w rzeczywistości całunem żałobnym gwiazdy. Za mniej więcej 5 miliardów lat taki los spotka nasze Słońce. Ziemia i pozostałe planety staną się zamarzniętymi kulami, tkwiącymi głęboko wewnątrz takiego obłoku. Po długiej podróży dotarliśmy już prawie do domu. Znajdujemy się na zewnętrznych granicach Układu Słonecznego. Stąd widzimy Słońce jako gwiazdę świecącą najjaśniej na ciemnym tle Drogi Mlecznej, widzianej od środka. Pluton wraca ze swoim księżycem Charonem, to tylko jeden z wielu takich obiektów krążących w dużej odległości od Słońca. Jest niewielkim skalnym światem pokrytym lodem, 5 razy mniejszym od Ziemi. Neptun, krążący 30 razy dalej od Słońca niż Ziemia, jest najdalszą planetą Układu Słonecznego. Będąc 4-krotnie większym od naszej planety, jest najmniejszym z gazowych olbrzymów. Uran przypomina Neptuna, pomimo że został przewrócony na bok przez dawną kosmiczną katastrofę. Jest pierwszą planetą odkrytą przy pomocy teleskopu. Saturn, władca pierścieni. Jest ogromną kulą wodoru, metanu, amoniaku, rozmiarem ustępującą jedynie Jowiszowi. Oglądane przez nas pierścienie są najokazalsze spośród występujących również wokół innych planet. O połowę bliżej niż Saturn znajduje się Jowisz, największa planeta Układu Słonecznego. 30 tysięcy razy cięższy od Ziemi, króluje w tym obszarze przestrzeni. Mając ponad 60 księżyców i układ trudno zauważalnych pierścieni, jest planetą pełną czekających na rozwiązanie zagadek. W połowie drogi między Jowiszem a Marsem znajduje się pas asteroid, pustka wypełniona skalnymi odłamkami.
Mars jest najbardziej oddaloną od Słońca planetą skalistą. Chociaż jest zimnym, pustynnym światem, w przeszłości było na nim dużo wody i wiele aktywnych wulkanów. Czy na tej planecie o wielkości połowy Ziemi mogło kiedyś istnieć życie? Komety. Uważnie badamy te tajemnicze obiekty. Mogą rozsiewać egzotyczne związki chemiczne na wielu planetach, prawdopodobnie przyczyniając się w ten sposób do rozprzestrzeniania się życia. Zbliżamy się teraz do Słońca. Gwiazda ta jest gigantyczną kulą wodoru i helu o średnicy około 1,5 miliona kilometrów. Niczym nuklearny piec wytwarza energię i świeci od około 5 miliardów lat. Ciepły blask Słońca spowijają wszystkie planety Układu Słonecznego. Najbliżej Słońca leży spalony jego promieniami Merkury. W wielkości połowy Ziemi zryty jest mnóstwem kraterów, które zostały wyżłobione przez meteoryty spadające miliardy lat temu. Oto planeta Wenus. Rozmiarem jest zbliżona do Ziemi, lecz trująca atmosfera pełna dwutlenku węgla, związków siarki i azotu spowija powierzchnię wystarczająco rozgrzaną, by stopił się ołów. Błękitna planeta, Ziemia wraz z towarzyszącym Księżycem stanowią nasz dom w przestrzeni kosmicznej. Oddalony o zaledwie 380 tysięcy kilometrów Księżyc jest jedynym ciałem poza Ziemią, na którym człowiek postawił stopę. Ten mały krok był pierwszym, po którym powinny nastąpić dalsze, załogowe wyprawy ku innym planetom. Lecz na razie ta krucha niebieska drobina to jedyne miejsce, na którym istnienie życia jest pewne. Wschodzące słońce niesie blask i ciepło dnia, jednocześnie gasząc blask gwiazd, planet i odległych galaktyk widocznych na nocnym niebie. Ta niewielka gwiazda jest podobna do wielu innych, których tylko w naszej galaktyce znajdują się miliardy. Ileż gwiazd? Ile planet, ile innych form życia znajduje się w dalszej przestrzeni kosmicznej? Może inteligentne istoty na innej planecie badają, podziwiają ten cudowny wszechświat i spoglądając w niebo zadają sobie podobne pytania jak my. Yeah.
přátelé, zelená údolí. Bylo to hezký, ale myslím si, že to bude tmavý. A bylo to o vzniku vlastně země, takže uvidíme. Doufám, se nám to bude líbit. Snažili jsme se natočit, jak to šlo. Co jiného teďka uděláme, jdeme se projít, dáme kávu a jdeme do bazénu a spát a zítra se zase uvidíme. Mějte se.